Jeśli mówimy o samochodach autonomicznych, to taką najważniejszą rzeczą jest to, żeby zauważyć, że to jest jeszcze pieśń przyszłości. To nie są technologie, które pojawią się w takiej pełni autonomicznej wersji w przeciągu najbliższych 5, 10 czy 15 lat. Ta zmiana z jednej strony ze względu na ograniczenia obecnych technologii, z drugiej strony na ograniczenia prawne, czy też takie kulturowe, społeczne, tak? Jest jeszcze, myślę, daleko przed nami. Wielu użytkowników najzwyczajniej w świecie obawia się wejścia do samochodu, gdzie nie ma kierowcy. I to będzie duża praca edukacyjna, nie tylko nasza, ale wielu, wielu firm, żeby taka zmiana zaszła. Natomiast myślę, że będzie bardzo długi okres przejściowy, w którym samochody będą kierowane przez połączenie tak naprawdę maszyny i człowieka. Te systemy autonomiczne będą zwiększały bezpieczeństwo, będą wskazywały na te rzeczy, na które człowiek nie jest w stanie, których nie jest w stanie zauważyć. Nie wiem, czy to będzie zwierzę wyskakujące z lasu, czy jakieś inne tego typu wydarzenie. Natomiast to połączenie, ta współpraca będzie tutaj absolutnie kluczowa w bardzo długim terminie. Pracujemy także nad rozwojem latających samochodów, które mogłyby obsługiwać użytkowników w części dużych miast na świecie. Pierwsze testy najprawdopodobniej odbędą się w Dubaju w najbliższej przyszłości. Rola Ubera jest to rola pewnego rodzaju katalizatora takiej współpracy pomiędzy tymi tradycyjnymi firmami, które działają w przestrzeni czy helikopterów, czy samolotów, czy takich rozwiązań hybrydowych, więc między innymi spółka Bell Helicopters, która zajmuje się helikopterami od kilkudziesięciu lat. Z drugiej strony są to spółki, które zajmują się infrastrukturą do ładowania, bo chcielibyśmy, żeby tego typu pojazdy były elektryczne i to musi być szybkie ładowanie przy bardzo dużych napięciach, więc jest to kolejne wyzwanie. Z trzeciej strony jest to kwestia lądowisk. Obecnie tych lądowisk dla helikopterów, tudzież dla takich pojazdów latających w dużych miastach jest relatywnie niewiele i głównie obsługują szpitale, tudzież część firm, które tego typu usług potrzebuje. I staramy się wspólnie stworzyć ramy funkcjonowania tego typu systemów, żeby one były przede wszystkim dużo bardziej przystępne cenowo niż to, co obecnie funkcjonuje na rynku, żeby były jak najbardziej efektywnie wykorzystywane i żeby tak naprawdę rozwiązywały problemy ruchu w miastach, a nie stwarzały nowe, bo oczywiście nie chcielibyśmy nigdy zobaczyć korków powietrznych przy samochodach latających.